powołując się częściowo na tą wiedzę, troszeczkę rozjaśnię Państwu to, o czym debatują naukowcy i co jest naprawdę pilną sprawą. Zwłaszcza, że mówię do Państwa będących zaznajomionymi z informacją o istniejącym zabezpieczeniu na Ziemi. Naukowcy wręcz wyrażają się dosłownie, że jeżeli wydaje się ludziom jeszcze na Ziemi, że najważniejszymi problemami, o które powinni się martwić, takie jak praca, pieniądze, wojny, głód, kryzysy ekonomiczne itd., to lepiej, żeby się zastanowili poważnie i głęboko raz jeszcze. Ponieważ ostatnie informacje zebrane z sond kosmicznych, solarnych, dowodzą, że następny cykl rozbłysków na Słońcu może być tak potężny, że będzie w stanie zakłócić wszystkie nasze na Ziemi sieci przemysłowe, elektryczne, wszelką komunikację, koniec, zero jakiejkolwiek komunikacji takiej, którą posługuje się nasza cywilizacja. W raporcie, którym mogę nazwać artykuł, o którym Państwu wspomniałam, zostało udokumentowane szereg zmian zachodzących w polu magnetycznym Ziemi, na Słońcu, w Układzie Słonecznym, wyjaśniając jednocześnie niektóre obawy wyrażane przez współczesnych czołowych naukowców, którzy naprawdę biją już na alarm. I artykuł ten również wykazuje, w jaki sposób to zawirowanie energomagnetycznej zanikającego pola elektromagnetycznego Słońca, czyli naszej heliosfery, może dotknąć rodzaj ludzki. Co to w ogóle jest skażenie elektromagnetyczne? Państwo wiedzą, że jeśli chodzi o ziemską atmosferę, czyli telewizja, przekaźniki telefonii komórkowej, linie energetyczne, urządzenia gospodarstwa domowego, suszarki do włosów, wszystko, proszę Państwa, co napędzane jest prądem, elektroniką, które ułatwiają nam życie, wnoszą swój przeogromny wkład do skażenia naszej elektromagnetycznej atmosfery. Ileż lat temu wielki profesor Sedlak grzmiał, wołał, alarmował o to, żeby ludzkość zastanowiła się, w którym kierunku prowadzi swoją cywilizację. Ponieważ już za czasów księdza profesora Sedlaka, który zajmował się biologią życia, elektromagnetyzmem i wpływem jednego na drugie, grzmiał wręcz alarmował na całą Ziemię, został oczywiście wyciszony, zignorowany, ośmieszony. Dzisiaj te skutki ponosimy i właściwie jesteśmy o krok od przepaści, której się już naprawdę uniknąć nie da, jeżeli nie skorzystamy z porady mądrzejszych. Za daleko poszła nasza cywilizacja. Ludzkość tego nie usłuchała, poszliśmy w fascynację zabawkami, elektroniką i tak dalej. W tej chwili nasze pole, nasze systemy nerwowe dzięki temu są naprawdę i cywilizacja w rozsypce. Dlatego rosnąca liczba naukowców zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia i zaniepokojonych obywateli przekonuje, że te niewidzialne częstotliwości, bo to, że ich nie widać, to nie znaczy, że ich nie ma, proszę Państwa. To one są odpowiedzialne za szereg rozmaitych problemów ze zdrowiem. Wzrost padaczek, wzrost chorób, wasze nerwy nieokiełzane w tej chwili, które są jak osika rozedrgane na wietrze, są skutkiem również skażeń i również tego, co się dzieje na Słońcu, które wkrótce ulegnie ponownemu przepotężnemu przebudzeniu. I pole magnetyczne naszej planety, o którym również chciałam parę słów powiedzieć, bo przecież misja ratowania Ziemi zmierza do tego, żeby dać Ziemi osłonę. Osłonę wygenerowaną z systemu piramid, zbudowanego przed tysiącami lat, przez wyższą cywilizację, dużo lepiej znającą cykle galaktyczne, również znającą cykle Ziemi, z troski o Ziemię. Dlaczego też było mówione? Dlatego, że na Ziemi są ich potomkowie. Jesteście Państwo, jesteśmy wszyscy potomkami wyższych cywilizacji kosmicznych, które dbają o życie i przeżycie na tej planecie. Dlatego te mądrzejsze istoty wybudowały system piramid, który jest tajemnicą dla naszej cywilizacji. I ludzie,
którzy otrzymali informacje, co niosą ze sobą piramidy, czym są naprawdę i jaką rolę mają odegrać. Właśnie na czas roku 2012 ludzkość na czas obecny otrzymała. Oczywiście, że jest to, drodzy Państwo, temat rzeka, o którym mówić by dużo i na pewno tematu nie wyczerpi, ale nie po to mówię, żeby Państwu tutaj zabłysnąć jako osoba rozeznana w temacie. Moja wiedza jest dosyć mizerna, również mocno zgłębiam tą wiedzę i obserwuję, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że nasza cywilizacja przyzwyczaiła się do czegoś takiego jak do bezumiaru zaufania do autorytetów. I spójrzcie Państwo teraz na sytuację, kiedy wobec cykli, których nasza nauka nie zna ze względu na swoją młodość, jak i cywilizacja, bo jesteśmy młodą cywilizacją, młodą nauką, jak w tej chwili wiele się uczy i poznaje nowego, więc musimy być świadomi tego, że nasza nauka jest w czasie wielkiego poznawania, często eksperymentowania, poszukiwania, debatowania na temat tego, z czym spotyka się po raz pierwszy. Ludzkość może się poczuć jak króliki doświadczalne, ponieważ to wszystko, co oferuje nam nauka na temat zabezpieczenia naszego życia, chronienia, jest w fazie eksperymentów, doświadczeń, na pewno nie złej, a dobrej woli, ale na skutek niewiedzy ciągle jeszcze jest to proces badawczy. To, co warto wiedzieć i poszerzać swoją świadomość do pobierania wiedzy takiej, która daje Państwu uspokojenie, która daje Państwu więcej pewności, bezpieczeństwa dla Was i dla Waszych bliskich. Poddajemy tą drogą również Państwa rozwadze, czy bezgranicznie zaufać autorytetom, nauce i tym wszystkim, którzy głoszą w mediach korporacyjnych, komentując różne sytuacje, które dzieją się na Ziemi, czy też otworzyć się może bardziej na tą wiedzę niekonwencjonalną, bardziej rozważnie podchodzić do przekazów, niekoniecznie interpretować, że skoro pojawił się przekaz, że ratunek przyjdzie dla Polski, to znaczy, że Polska jest w czymś bardziej nadzwyczajna od innych krajów. Na pewno cała planeta Ziemia jest klejnotem i troską Stwórcy Wszechrzeczy. I jeżeli przychodzi pomoc, to przychodzi pomoc do wszystkich ludzi. Myślę, że należy porzucić już te wybiórcze przekazy. To, że z Polski miał wyjść impuls i ogarnąć płomieniem cały świat, coś w tym może być, bo też i faktycznie patrząc na to, w jaki sposób rozprzestrzenia się wiedza i co niesie dla świata, która wyszła z Polski, niewątpliwie i naszym sercom bliskie jest to przesłanie. Natomiast to, co warto jeszcze wiedzieć o wpływie aktywności Słońca na Ziemię i tym bardziej być rozważnym w podchodzeniu do zarówno przekazów, jak i rozmaitych teorii głoszonych, czy to przez naukę, czy też przez niezależnych naukowców, bo tych teorii jest bardzo, bardzo dużo. To, jak Państwu wiadomo, nie bez kozery w tej chwili tak dużo wysyła się różnych sond kosmicznych, bada się Słońce, bada się to, co dzieje się z polem magnetycznym Ziemi, z odwracaniem biegunów, z tym szybkim przesuwaniem, o czym wczoraj mówiłam dużo. I też myślę, że należy bardziej głęboko zastanawiać się nad pewnymi wypowiedziami naukowców, którzy mają troszkę więcej odwagi od innych, aby mówić, a takich akurat w sieci elektronicznej nie brakuje, czy w wolnych mediach, bo też i może i słusznie, że nie dopuszcza się do mediów publicznych tych, którzy naprawdę są świadomi tego, do czego może dopuścić brak subordynacji naszej cywilizacji w 12 roku. NASA wręcz bije na alarm i tak naprawdę wcale tego nie ukrywa. Państwo wiecie, bo to się już oficjalnie przecież pisze na głównych stronach Yahoo, w otwartych mediach. Nasz kontynent w tej chwili to, co wyprawia i bieguny magnetyczne, no to niewątpliwie jest czymś dalej niż zastanawiającym dla naszych naukowców i
słoneczne fale, trzęsienia Ziemi, zmiany w Układzie Słonecznym, bo przecież to wszystko dzieje się nie tylko na planecie Ziemia. Kiedyś mówiliśmy sobie dużo o bardzo ciekawej pracy profesora Dmitriewa, która głęboko została ukryta i wręcz było zakazane w kręgach naukowych na ten temat mówić. Co odkrył Dmitriew? Dmitriew jako pierwszy, drodzy Państwo, odkrył coś takiego i Wielikowski, że te wszystkie zmiany, które dzieją się na Ziemi, odbywają się w całym ziemskim Układzie Słonecznym. Państwo powątpiewacie, czy istnieje planeta Nibiru, bo przecież oficjalne media o tym nie mówią. I nie mówią i mówią, drodzy Państwo, bo mówią o pewnym ciele niezidentyfikowanym w głębi galaktyki, które ma właśnie oddziaływanie zabójcze na Słońce, co powoduje to zagrożenie, przed którym drżymy w tej chwili na planecie Ziemia. Dlatego praca profesora Dmitriewa, którą zresztą pozwoliłam sobie w pewnej części głęboko zacytować w trzeciej części trylogii Znak Czasu, aby mieć świadomość, że te wszystkie zmiany dzieją się w całym ziemskim Układzie Słonecznym i musi to być oddziaływanie czegoś potężnego, czegoś, co nadciąga z kosmosu, a tylko wpływ na Słońce potęguje to, czego skutki zbieramy na Ziemi. Myślcie Państwo głęboko, rozmawiajcie ze sobą mądrze, nie snujcie teorii spiskowych, ale zachowujmy się przytomnie jak odpowiedzialna cywilizacja, bądźmy rozważni wobec tego, co niesie nam nie tylko głos serca, ale również rozum. Decyzję, ocenę tego tematu pozostawiam Państwu. Dobranoc. Barbara.